Witajcie rodacy, latarka taktyczna P25 to najnowsza propozycja od Sianskaya. Sprawdźmy, czy ze sporym zasięgiem idzie w parze dobre wykonanie. Tak wygląda front opakowania i mamy tutaj kilka ciekawostek plus fotkę produktu. To z tyłu producent umieścił jeszcze więcej informacji technicznych dla ciekawskich. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas podróży. Siedzi w plastikowym, wytłoczonym miejscu. Wokoło mamy też kilka dodatków dorzuconych ekstra. Jest karta gwarancyjna wraz z szybką instrukcją obsługi, która ma jeszcze sporo ciekawostek i wypisane zalety P25. Mamy krótki kabelek USB typu C, aby naładować baterię. Jest sznurek bądź smycz, którą sobie możemy doczepić do latarki, o ile tego potrzebujemy. Są zapasowe dwie uszczelki, jeżeli te oryginalne zgubimy, jak i dodatkowy główny przycisk. Ostatnie, co w środku znajdziemy, to taka kabura na naszą latarkę. Tą możemy sobie wpiąć w na przykład pasek czy inne szelki. Od góry mamy jeszcze mocny rzep, jak i oczywiście slot, by włożyć Sianskaya do środka. Jest to zdecydowanie mocny pokrowiec i na pewno każdą wyprawę przetrwa. Tak wygląda latarka od razu po wyjęciu i wraz z baterią waży 171 gramów, więc naprawdę mało jak na te wymiary. W całości jest zrobiona z bardzo mocnego lotniczego aluminium A6061T6, no i tą dobrą jakość czuć. Co ciekawe, te aluminium jest dodatkowo poddane elektrolitycznemu utlenianiu plazmowemu. Sztos. Wszystkie elementy są ze sobą spasowane idealnie i nie ma nigdzie żadnego luzu. Patrząc od spodu, mamy dwa takie wcięcia, aby podczepić sobie smycz, jak i pojedynczy, odskakujący gumowy przycisk włączający latarkę. Tył jest całkowicie odkręcany i tam jest miejsce na jedną baterię 21700 albo 18650, a latarka już przychodzi z włożonym tym większym aku. Ten 5000 mAh akumulator pozwoli na działanie P25 od 2 do nawet 80 godzin w zależności od jednego z czterech trybów, jaki sobie włączymy. No i wyświetlam Wam tabelkę na ekranie, która to Wam objaśni szczegółowo i szybko. Co ciekawe, bateria ma wbudowany port USB typu C i potrzeba nam 3,5 godziny, aby w pełni go naładować. Na boku latarki mamy oczywiście klips do podczepienia w np. spodnie i ten jest przekręcany o 360 stopni, jak i w całości odłączalny. Idąc ku górze, mamy wyrytą nazwę producenta plus oznaczenie modelu i jeden przycisk zmieniający tryby pracy urządzenia, no i poza regulacją mocy jest jeszcze tutaj stroboskop. Tutaj swoją drogą ten okrutnie razi w oczy, więc jeżeli chcemy jakiegoś napastnika skutecznie odstraszyć albo spowolnić, to ten tryb jest dla Was. Po środku dodatkowo jest jeszcze dwukolorowa dioda i zależnie od stanu baterii będzie albo palił się zielony, czerwony bądź mrugający LED. Najważniejsze jest jednak z przodu, no i tutaj zerknijcie najpierw na górę, ta bowiem nie jest zwykła, a dodatkowo wzmocniona. Zastosowane szkło hartowane w 98% jest idealnie przejrzyste i przezroczyste, a spoglądając dalej zobaczymy najnowszego tylko jednego LEDa, CRE-XHP70.3, który działa tu w próżni. Oczywiście niech nie zwiedzie Was ten rozmiar, bo P25 generuje maksymalnie 3600 lumenów z zasięgiem do 208 metrów. Takie parametry jednak mamy wyłącznie w najwyższym trybie turbo. Ten jest naprawdę świetny do oświetlenia wszystkiego z daleka. Każdy ratownik co najmniej taki sprzęt powinien mieć. Co ciekawe, wysoki tryb obniża nam moc blisko trzykrotnie do poziomu 800 lumenów, a zasięg spada do 100 metrów. Oczywiście idąc dalej zatrzymamy się na eko, który oświetli nam około 5 metrów przy jasności na poziomie zaledwie 5 lumenów. Ten tryb nada się gdzieś tam do garażu bądź pod namiot, no i w takim wypadku P25 podziała imponujące 80 godzin. Co interesujące, latarka jest w pełni wodoodporna do głębokości 2 metrów, jak i z 2 metrów może nam spaść na beton i nic jej się nie stanie. Reasumując, jest to bardzo dobry sprzęt, zrobiony z mocnego aluminium i do wielu zastosowań, od poszukiwawczych do taktycznych, a nawet możemy podczepić ją pod broń z odpowiednim adapterem. To, że taka mała latarka z takimi możliwościami zmieści nam się w kieszeni, jest naprawdę imponujące. Cenowo również nie jest źle.
475 zł to dobry stosunek jakości do ceny. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.